Państwu. Nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, która chciałaby zaprosić Państwa na trzeci warsztat dotyczący cyklu dyskusyjnego pod tytułem Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu. To jest nazwa cyklu. A nasz temat wiodący to będzie, gdzie i jak w praktyce zbudować turbinę wiatrową. Jest nasz cykl, jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i ma na celu przybliżenie Państwu wiedzy ekspertów na temat pozyskiwania energii z różnych czystych źródeł energii. Tak rozumianych jako czyste. Ten temat był tu wyjaśniany już na warsztacie numer 1 w dniu dzisiejszym, a obecnie chcemy Państwu przybliżyć kwestię, jak w praktyce, gdzie postawić turbinę wiatrową, tak żeby najlepiej ją wykorzystać. Dzisiaj ze mną jest nasz ekspert wiodący, magister inżynier Robert Knyszewski. Dołączy do nas w trakcie pan profesor Wacław Gudowski i może rozpocznijmy naszą dyskusję. Ten temat był już zarysowany nieco w trakcie prezentacji wykładowej w dniu wczorajszym na wykładzie pod tytułem Wykorzystanie energii wiatrowej. I dzisiaj chciałbym ten wątek rozwinąć. Pytanie moje jest takie, jak zależy wykorzystanie energii wiatrowej od położenia punktu na Ziemi. Znaczy, my tu jesteśmy na terenie schroniska młodzieżowego CUMA. Ze względu na to, że dzisiaj jest nieco deszczowo, nie mogę się przesunąć na otwartą przestrzeń, ale mamy taką różę wiatrów. Ja może pokażę to z telefonu, tutaj inną kamerą, która pokazuje kierunki świata. Akurat tutaj te kierunki świata są pokazane. No, tutaj mamy do Jeruzalem, do Brukseli, potem do Auckland, do Moskwy i tak dalej we wszystkie strony. No i wiatr też właśnie wieje zwykle w kierunkach, które są zgodne z kierunkiem stron świata tak naprawdę. I pojawiają się bardzo praktyczne pytania. Wczoraj było powiedziane, że w energetyce wiatrowej właściwie każdy może skonstruować sobie wiatrak i nie potrzeba do tego żadnej współpracy państwa. Nie jest to jakaś wielka inwestycja rzędu miliardów złotych, tylko inwestycja no nawet i powiedzmy może rzędu niewielkich pieniędzy. W Polsce mamy bardzo dużo gospodarstw rolnych, domowych i ludzie są zainteresowani nawet w sposób bardzo szczegółowy, że gdzie mogliby postawić turbinę wiatrową tak, żeby to było dla nich opłacalne. Czy na przykład jadąc dowolnie, załóżmy wyjadę 20 kilometrów od Szczecina, zobaczę, jest kawałek pola,
widzę danego dnia, że wieje trochę wiatr, lepszy, gorszy. Jak ja mogę ocenić, na przykład chcę kupić tam kawałek ziemi i postawić sobie wiatrak, nawet do zasilania własnego gospodarstwa. Więc jak w praktyce powinienem podejść do tego tematu? To znaczy rozdzielmy to na dużą energetykę, tak jak pan inżynier mówił wczoraj, na średnią powiedzmy i nawet na taką małą. We wszystkich aspektach chcielibyśmy tutaj posłuchać. Zacznę od najmniejszych. Zacznę od tych hobbystycznych turbin wiatrowych, takie mogę nazwać, czy amatorskich, które w zasadzie możemy zbudować absolutnie wszędzie. Mówię o turbinach, które mogą zasilać nam domek letniskowy, ładować akumulator, a może mamy jakąś hobbystyczną instalację w garażu, której używamy do różnego rodzaju doświadczeń i możemy gdzieś tam zasilić sobie ją energią z wiatru, a może w połączeniu nawet ze słońcem u siebie w ogródku. Taką turbinę można postawić wszędzie. Przy czym zwracam Państwa uwagę, że nie tylko na co dzień widzimy te turbiny największe stojące, w polu, ale przecież mijamy wiele turbin wiatrowych nawet przy billboardach, przy znakach, przy sygnalizatorach świetlnych, wjeżdżając do tuneli, podróżując po Europie Zachodniej, tam gdzie często wymagane jest właśnie oświetlenie, na przykład ostrzegawcze, często przy takich oświetleniach stoi na przykład bateria solarna, to znaczy panel słoneczny, właśnie w połączeniu z niewielką turbiną, dlatego że to jest faktycznie łatwa do pozyskania energia, której nie trzeba tam doprowadzać przewodami, czyli jeżeli jesteśmy gdzieś na szczycie góry i potrzebujemy jakąś lampę, która ostrzega kierowców, to wystarczy postawić niedużą turbinę wiatrową, baterię słoneczną, akumulator i to mniej więcej już zazwyczaj wystarcza. O takich turbinach wiatrowych będziemy dzisiaj mówili najmniej, bo one są faktycznie bardzo proste. Każdy z nas może wejść na popularne portale internetowe i nawet zamówić taką turbinę o małej mocy i postawić ją u siebie na działce, na dachu, na stodole, za budynkiem czy właśnie w lasku. No w lasku może nie najlepszy pomysł, bo raczej mały wiatr w środku lasu, ale myślę, że Państwo rozumiecie, o co mi chodzi. Te najmniejsze turbiny wiatrowe są w zasadzie do zastosowania wszędzie, nawet na łodzi czy jachcie. Potem mamy średnią wielkość turbin, czyli takie turbiny, które już mają kilkanaście kilowatów, które moglibyśmy postawić gdzieś na szczycie budynku i na przykład wspomagać sobie jakieś gospodarstwo rolne. No, takie turbiny wymagają już inżynierskiego zaangażowania projektanta i muszą być zainstalowane przez wykwalifikowanych pracowników. W tym obszarze wiem najmniej, ponieważ w Polsce też jest to najmniej popularne. To znaczy ta średnia energetyka wiatrowa nie jest na tyle atrakcyjna, aby w tej chwili jeszcze zachęcać takich prywatnych amatorów produkowania dla siebie energii z wiatru. Nie jest, podejrzewam, też wydajność tych maszyn względem ich ceny zachęcająca na chwilę obecną, aczkolwiek sam fakt posiadania turbiny wiatrowej i darmowe na przykład podświetlenie werandy w domku na pewno brzmi świetnie, czy nie wiem, czy oświetlenie jakiejś hali, czy garażu. Natomiast przejdźmy do tematu tych przemysłowych turbin wiatrowych, elektroenergetycznych, tych, ja je tak nazywam, czyli tych, które faktycznie współpracują bezpośrednio z siecią elektroenergetyczną. Więc gdzie taką turbinę postawić, czy jak można wybrać miejsce? I świetnie pan prezes powiedział, że czasami jedziemy, widzimy pole, wieje wiatr, czy ja mogę tam postawić turbinę? Nigdy odpowiedź nie jest prosta, dlatego że niestety pierwsza ocena nie daje nam jeszcze żadnego wglądu w konkretne warunki wiatrowe panujące w danym miejscu na Ziemi. Bowiem każde miejsce na Ziemi, zarówno globalnie, lokalnie, regionalnie, charakteryzuje się własnym, nazwijmy to mikroklimatem w ujęciu, w rozumieniu właśnie wietrzności i właśnie w szczególności wietrznością. Do tego stopnia, że proszę sobie wyobrazić, że wszystkie farmy wiatrowe, które powstają wokół państwa, bądź gdzieś państwo widzieli, że taka powstaje, czyli projekty wiatrowe, całe elektrownie wiatrowe, one nie powstają dlatego, że ktoś wybrał, miał wolne miejsce. Zanim w ogóle ktoś rozpoczął myślenie o takim parku wiatrowym, budował maszty meteorologiczne i mierzył prędkość, kierunek, częstość występowania wiatru. O tym mówiłem wczoraj na wykładzie, czyli musimy zbudować sobie wiedzę o danym miejscu, musimy to miejsce opisać pod kątem jego parametrów prędkości wiatru, kierunku tego wiatru, może dominujący jest jakiś, jaka jest gęstość powietrza najczęściej występująca, jaka temperatura w skali
roku tam mniej więcej się waha, bo wbrew pozorom nam się może wydawać, że mamy cieplejszy, zimniejszy rok, ale w ujęciu 10-20-letnim takie parametry klimatyczne są zaskakująco powtarzalne. Wobec tego musimy przede wszystkim zbadać dane miejsce pod kątem jego wietrzności. Wietrzność zależy od wielu aspektów. Lokalnie będzie to szorstkość i ukształtowanie terenu, a regionalnie tendencje do tworzenia się różnic ciśnień, czyli na przykład bliskość mórz lub oceanów lub naturalnych stale wędrujących mas powietrza nad kontynentami, takich jak pasaty, monsuny czy bryzy. No, wysokie góry na przykład mogą stanowić z jednej strony naturalne bramki i blokować, przekierowywać wiatr, ale mogą też je skierowywać, właśnie kumulować przepływ wiatru w innych regionach. Wtedy mamy taki efekt wiatru w dolinie. Więc są projekty, które powstają w dolinie i w zasadzie turbiny można by ustawić w jednym kierunku, nawet ich nie obracać, bo wiatr zawsze wieje z jednej strony albo z drugiej, czyli je tylko obracać o 180 stopni. Natomiast wracając, my najpierw musimy, zanim podejmiemy decyzję o inwestycji czy budowaniu turbiny wiatrowej, musimy poznać rozkład prędkości wiatru, czyli rozkład Weibulla, o którym mówiłem wczoraj, średnią i maksymalną roczną prędkość tego wiatru oraz takie parametry właśnie jak gradient wiatru, o którym też wczoraj wspominałem, czyli to, jak prędkość wiatru wzrasta z prędkością, jaki jest poziom turbulencji w danym miejscu, temperatura i najczęściej spotykana gęstość powietrza. To dopiero daje nam odpowiedź, czy przede wszystkim inwestycja w wiatr jest tam opłacalna, a jeżeli jest ona opłacalna ekonomicznie, to wtedy rozpoczynamy wybór właściwej maszyny. O tym też wczoraj wspomniałem, że wielkość rotora, wysokość wieży, wielkość generatora podłączonego do rotora, to wszystko ma olbrzymie znaczenie, bowiem podłączenie za dużego generatora do jakiegoś rotora spowoduje, że będziemy musieli zapłacić za komponent, załóżmy 6-7 MW, no on kosztuje odpowiednio więcej, ale rotor, do którego go podepniemy, nie będzie miał siły nawet napędzić go przy maksymalnej możliwej prędkości wiatru, jaką jest w stanie rotor wyłapać, no zasili go w 50% tą energią z wiatru, więc mamy przewymiarowanie generatora, taka turbina nie będzie zbytnio sprawna, w związku z tym wiele aspektów właśnie nawet jak sam typ, podtyp turbiny, wielkość generatora dobierana jest dopiero po tym, jak poznamy warunki wietrzne. I to jest pierwszy element, który niestety negatywnie zaskakuje osoby, które stwierdziły, a mam 30 milionów euro odłożone, zbuduję park wiatrowy u siebie w gminie. No niestety nie jest to takie proste. Najpierw trzeba bardzo dużo czasu spędzić na analizie danych wiatrowych w danym miejscu, bo tylko to daje podwaliny do rozpoczęcia takiej inwestycji. No dobrze. To jakby wyjaśnia trochę temat, chociaż trochę przebiegł pan po tych średnich mocach turbin wiatrowych, które być może byłyby interesujące dla wielu naszych internautów. A co rozumiemy przez średnie? No, takich, którzy gdzieś tam chcieliby zasilać swoje własne gospodarstwa domowe czy rolne prądem generowanym przez turbinę wiatrową. Myślę, że to ja pozwolę faktycznie to dopowiem. Generalnie nie ma przeciwwskazań, tylko tak jak mówię, takie turbiny, które mają już kilkanaście, czyli kilkadziesiąt kilowatów, czy nawet no, kilkaset, to już jest raczej większa energetyka, one wymagają już bardziej profesjonalnego podejścia do tematu i o ile zachęcam, aby rozpatrywać takie rozwiązania, to raczej byłbym bliższy zachęcania korzystania z wykwalifikowanej wiedzy firm, które zajmują się instalowaniem. To znaczy przy tych mocach mówimy też o zupełnie innych działających siłach, to znaczy no, ta energia z wiatru musi zostać odebrana, więc odpowiednio te turbiny są cięższe, większe, wymagają lepszego mocowania. Nie jest to turbinka, którą możemy przysłowiowymi wkrętami przykręcić gdzieś do jakiejś słupka, który nam wystaje, czy drzewa, czy innego tego typu rozwiązań. Dlatego właśnie mówię, że takie turbiny na pewno można postawić wszędzie, przy czym one, pytanie, jak podłączymy je do sieci, czy dostaniemy pozwolenie od lokalnego operatora na przyłączenie bezpośrednio do sieci, czy będziemy musieli tworzyć tak zwaną sieć wydzieloną, dlatego że sieć wydzielona jest o tyle prostsza, że możemy właśnie zbudować własną sieć wewnętrzną, opartą na przykład o tak zwane UPS-y i baterie, czyli akumulatory, nawet takie ołowiowe, kwasowe i na przykład taką turbiną wiatrową sobie je ładować, a potem tymi UPS-ami odzyskiwać tę energię do zasilania na przykład, nie wiem, jakiejś chłodziarki w garażu, gdzie będziemy trzymali zimne napoje podczas gorących dni, się schładzali pracując w warsztacie. Więc jak najbardziej takie rozwiązania są bardzo interesujące, natomiast tu Państwo być może wiedzą więcej na temat tego, że panele słoneczne są bardzo popularne w Polsce i je faktycznie wielu ludzi montuje, na to mamy
regulacje, jakie przyłączyć do sieci, są odpowiednie umowy na odbiór tej energii. Z turbinami wiatrowymi jest podobnie, aczkolwiek nie dokładnie tak samo, więc tutaj odsyłam do przede wszystkim kontaktowania się raczej z firmami, które zajmują się instalacjami takich właśnie urządzeń i korzystania z ich wiedzy, chociażby ze względów bezpieczeństwa. Taka turbina, która ma już kilkanaście czy kilkadziesiąt kilowatów, o kilkadziesiąt już byłaby naprawdę duża raczej, one naprawdę już przenoszą potężne siły. To znaczy wyprodukowanie tych kilkunastu czy kilkudziesięciu kilowatów. Ja przypomnę zdjęcie z wczoraj. Turbina, która powstała w 1888 roku, miała właśnie moc 18, o ile pamiętam, czy 12, przepraszam, kilowatów, 12 odkurzaczy, tak sobie to porównaliśmy. Ona miała monumentalne rozmiary, oczywiście nie była doskonała, była z drewna, miała 17 metrów średnicy, dużo więcej wysokości, ona tam chyba w szczycie miała ponad 25 metrów, więc to są już naprawdę duże konstrukcje ze względu na to, że te siły też są większe. W związku z tym, o ile każde miejsce jest dobre, żeby taką turbinę zasilić, ona po prostu będzie troszkę lepiej albo gorzej produkować w różnych okresach dnia, czy nocy, czy roku, ale już zainstalowanie takiej turbiny wymaga zaangażowania kogoś, a szczególnie wykwalifikowanych pracowników, którzy podpowiedzą, jak ją odpowiednio umocować czy ugruntować w gruncie. No i tutaj właśnie zaczynają się schodki pod tytułem, czy potrzebuję pozwolenia na budowę, jeżeli ja buduję mały maszt i buduję do niego fundament. No i tutaj odsyłam znowu do gminy, do powiatu, do urzędu z dopytaniem, jakie mamy możliwości budowania tego typu urządzeń pod kątem również prawa budowlanego. Także tutaj faktycznie ten temat jest bardzo ciekawy i ja nie ukrywam, jako amator również buduję małe turbinki dla siebie, do zabawy, właśnie takie bardziej eksperymentalne, ale zbudowania turbiny na działce, jak to się mówi, letniskowej, się nie podjąłem ze względu na to, że poprzez wiedzę, którą posiadam, zdałem sobie sprawę, jak wiele wyzwań mnie czeka i na razie ten temat odłożyłem. Tak, no jest pan inżynierem innej skali. Znam kilku takich inżynierów, łącznie z moją własną rodziną, którzy rzeczywiście mieli problemy z mniejszą skalą, więc doskonale to rozumiem. Ale przejdę może do takiego innego, troszkę z tym związanego tematu. No, ja jestem w tej chwili w Szczecinie, fundacja jest w Szczecinie. Jak pan wie, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ma też chyba nawet główną siedzibę w Szczecinie. Tak, tak, w Szczecinie. Mhm. I wokół Szczecina są farmy wiatrowe, na przykład Wiejkowo, też są nad jeziorem Miedwie. I pytanie jest takie w związku z tym, gdzie w Polsce i na świecie jest najwięcej turbin wiatrowych i dlaczego jest ich najwięcej w tych, a nie innych miejscach? No, no to wiąże się z pierwszym pytaniem, po prostu no, jak to zależy zapewne od położenia na ziemi, ale dlaczego Wiejkowo, a nie na przykład, nie wiem, Świdwin, tak? Tak, przede wszystkim ciekawostka taka technologiczna jest taka, że wzrost sprawności turbin wielkości rotorów i doskonalenie konstrukcji turbin wiatrowych pozwala dzisiaj patrzeć dużo bardziej przychylnie na wcześniej nieatrakcyjne tereny. Czyli generalnie na świecie było tak, że kiedyś naprawdę musiało być wieczne miejsce, żeby te turbiny chcieć zbudować. Dzisiaj bardzo chętnie inwestorzy patrzą na takie tereny, które kiedyś uznawane były za kompletnie nieatrakcyjne, bo ten wiatr miał tam średnią prędkość na niskim poziomie. Dzisiaj odpowiednie maszyny dopasowane właśnie do takiego wiatru mogą generować całkiem ładne wyniki. Natomiast o Szczecinie powiem na końcu, obiecuję. Natomiast paradoksalnie najwięcej farm wiatrowych w ogóle na świecie, w ujęciu globalnym, wcale nie jest tam, gdzie panują teoretycznie najlepsze, przynajmniej nie zawsze są tam, gdzie panują najlepsze ku temu warunki, ale raczej tam, gdzie panuje powszechna zgoda co do sensowności takiego rozwiązania i chęć do rozwoju inwestowania w kolejne projekty. Zatem kraje i regiony o wysokiej świadomości klimatycznej, sprzyjających warunkom makroekonomicznym, budują najwięcej farm wiatrowych. Chociaż wartości mocy zainstalowanej wciąż dynamicznie się zmieniają, to w Europie liderami są Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, oraz
teraz kraje skandynawskie, czyli północny zachód Europy, a światowym liderem, jeżeli chodzi o ilość energetyki wiatrowej, są największe kraje, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, które zdecydowanie budują tych farm najwięcej. I obiecałem powiedzieć właśnie o Polsce i Szczecinie. Otóż bardzo słusznie pan prezes zauważył, że w okolicach Szczecina powstaje tych farm dużo i więcej, i jadąc w kierunku Piły i wzdłuż wybrzeża, z całą pewnością państwo widzą, że tych farm jest coraz więcej, aż do samego Gdańska i dalej przez północną Polskę. Otóż najwięcej farm wiatrowych powstaje właśnie na północy kraju, na Pomorzu oraz w takim szerokim pasie przechodzącym z północnego zachodu na południowy wschód, czyli właśnie od takiego pasa, jakby sobie byśmy połączyli punkt Szczecin i Koszalin i przesunęli się aż do takiego pasa Rzeszów i Zamość. Narysowali taką taśmę między Szczecin-Koszalin a Rzeszów i Zamość, taki bym powiedział, taka taśma przechodząca właśnie. Jednak przy obecnie rozwiniętej i dostępnej technologii turbiny wiatrowe stają się opłacalne w miejscach, gdzie jeszcze dekadę temu taka inwestycja nie była opłacalna. Ja widziałem bardzo dużo turbin wiatrowych w Kalifornii. No my wiemy, że Kalifornia jest, można powiedzieć, awangardowa zarówno politycznie, jak i ekologicznie. To doskonale rozumiem, chyba to pan miał na myśli. Jest tam takie słynne wzgórze, gdzie stoi, znaczy zbocze, nie wiem, czy to jest, nie pamiętam miejscowości, byłem tam, ale w tej chwili zapomniałem, gdzie całe zbocze jest różnej wielkości wiatrakami wypełnione. Tym niemniej, ja rozumiem, że tu by pan przepisywał świadomości ekologicznej raczej niż wieczności, czy jedno i drugie w takim wypadku? To jest jeszcze w połączeniu z przychylnością na przykład lokalnych władz, z możliwościami makroekonomicznymi danego regionu czy kraju, ale również decyzjami środowiskowymi, które zezwalają bądź nie. I mówiąc jeszcze o Stanach Zjednoczonych, tutaj prezesa zaskoczę. Oczywiście Kalifornia jako taki najbardziej, bym powiedział, bliski Europie stan Ameryki Północnej jest oczywiście bogaty w farmy wiatrowe, ale co ciekawe, to akurat środkowe Stany Zjednoczone, środkowe stany tego kraju, takie jak Teksas, czy Kansas nawet, czy generalnie taki środkowy pas tych Stanów Zjednoczonych, ze względu na swoje tak zwane wielkie równiny też, tam też buduje się dużo energii wiatrowej. Ale reasumując wypowiedź, to czy opłaca się budować elektrownię wiatrową na podstawie analizy wietrzności, to jedno, ale czy to dowieziemy, czy będziemy mieli zgodę na to przewiezienie, czy dostaniemy wszystkie pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, umowy przyłączenia, więc jest niezwykle dużo elementów, które muszą najpierw spiąć się w całość, zanim decyzja o takim parku wiatrowym powstanie. I dlatego powiedziałem, że paradoksalnie są tereny, gdzie byłoby idealnie budować turbiny wiatrowe, ale są to na przykład parki narodowe albo rezerwaty przyrody, Natura 2000, na przykład znamy takie obszary, prawda? I tam z powodów środowiskowych umówiliśmy się jako społeczeństwo, że nie budujemy parków wiatrowych i koniec. W związku z tym, tak jak mówię, jest wiele parametrów. Gdybyśmy pozbyli się tych wszystkich ograniczeń, to teoretycznie prawie wszędzie można turbiny budować, nawet w górach, ponieważ co prawda rzadsze powietrze, ale góry mają to do siebie, że na pewno państwo słyszeli o wietrze halnym, czy o różnych zjawiskach właśnie pogodowych w górach, które zachodzą w miarę regularnie, czy właśnie takie wiatry w dolinie, one by pomagały być może takim wiatrakom produkować więcej energii. No pytanie, czy w danym miejscu jest to uzasadnione też właśnie tymi innymi ograniczeniami, czy jest w ogóle pozwolone, tak, zezwolone. Ten wiatr halny zainspirował mnie do kolejnego pytania, które chciałbym zadać, bo o ile wiem, jak wiatr halny wieje, nie jest łatwo, bo to jest bardzo duża prędkość tego wiatru. Więc jakie są ograniczenia i czy zna pan jakieś miejsca, gdzie prędkość wiatru jest z definicji bardzo, bardzo duża i czy nie jest to przeszkodą do budowy farm wiatrowych, czy można sobie z tym poradzić, no właśnie moderując tak jak technologią wiatrową, czy jednak jak są za duże wiatry,
za szybkie wiatry, no to, to jest, jest przeszkoda, czy to nie jest przeszkoda. A także no, rozumiem, że za mała prędkość wiatru na pewno jest przeszkodą, no bo wtedy w ogóle nie można napędzać, ale za duża wydaje się, że może być katastroficzna nawet, tak? Tak, zgadza się. O ile na szczęście nasz klimat na Ziemi, chociaż jest bardzo porywczy ostatnio, myślę, że Państwo zauważyli, że coraz częściej słyszymy o jakichś takich zjawiskach pogodowych, które, które mają niszczycielskie działanie na różne regiony świata. Na szczęście nie wydaje mi się, że są tereny, na których nie chcielibyśmy budować turbin ze względu na zbyt dużą wietrzność. Ale podam Państwu przykład takiej wyspy, która jest daleko na północy, duża wyspa, która nazywa się Islandia. I to jest jednocześnie kraj, który ma dostęp do innego rodzaju energii, ale jeżeli ktoś z Państwa był na Islandii, bądź słyszał, co tam się... Tam jest cały czas bardzo, bardzo wietrznie. I tam teoretycznie inwestycje w energetykę wiatrową byłyby fantastycznym źródłem energii. Natomiast, więc czemu jest stosunkowo niewiele tego typu pomysłów? Otóż Islandia ma po prostu dostęp do zupełnie innej rodzaju energii, do energii geotermalnej, która jest dla niej łatwiej dostępna, tańsza. I tylko dlatego na przykład na Islandii raczej nie staramy się budować energii odnawialnej z wiatru, bo nie jest ona aż tak niezbędna. Natomiast są oczywiście tereny na świecie, gdzie mówimy o jakichś tajfunach, gdzie mówimy o zbyt bardzo silnych wiatrach i tu przejdę właśnie płynnie do technologii. W takich miejscach, gdzie wiatry są ekstremalne, stosujemy po prostu inne typy turbin, z mniejszymi rotorami, na niższych albo wyższych wieżach, dużo mocniejszych konstrukcjach, albo, uwaga, tu właśnie w wyjątkowo silnych wiatrach są to turbiny z dwoma łopatami jedynie, czyli nie z trzema, czyli celowo nawet obniża się skuteczność tego rotora, po to, żeby w przypadku takiego nadchodzącego zbyt silnego wiatru ona się ustawiła w taki słupek, mając najmniejszą powierzchnię omiatania, czyli tak jakby no, ta siła z wiatru, żeby była najmniejsza, reagująca z samym wieżą i fundamentem. W związku z tym technologią na pewno możemy dzisiaj zapewnić budowanie turbin zarówno w bardzo niskich wiecznie terenach, jak i bardzo wysoko wiecznych terenach. Natomiast jest jeszcze inny aspekt czysto technologiczny. Turbiny mają problem z utrzymaniem stabilnej produkcji na bardzo niskim poziomie, czyli jeżeli wiatr nie przekracza 3 metrów na sekundę, czyli mówimy o prędkości wiatru już na wysokości piasty, czyli to już musi być naprawdę bezwietrzny dzień, one wtedy nie potrafią zbytnio stabilować. Jak sobie to popatrzymy, to rotor dopiero co się zaczął obracać, generator ma tam kilkaset obrotów na minutę albo i mniej. Przy tej prędkości, przy tak małej energii, produkcja energii elektrycznej nie jest jeszcze uzasadniona. Zatem owszem, z ekonomicznego punktu widzenia bardzo mała wieczność danego miejsca nie wróży sukcesów farmie wiatrowej, natomiast rzadko się zdarzają miejsca, gdzie ta prędkość wiatru naprawdę jest tak często w skali roku tak niska. Najczęściej mówimy o jakiejś tam trzeciej klasie wiatru, o którym też wczoraj wspominałem, czyli gdzieś około, załóżmy, 6 metrów na sekundę. To jest taka granica, jeżeli stosunkowo często wieje te 6 metrów na sekundę w danym miejscu na Ziemi, to już można by się zastanowić nad jakimś projektem. Natomiast silne wiatry są mile widziane, bo wróżą wysoką produkcję, chociaż dopiero wiatr około 75 km na godzinę staje się dla turbin dosłownie męczący, czyli one po prostu odbierając tę energię muszą się uginać, pracować, te blady góra, dół się kręcą, uginają. Proszę sobie wyobrazić, że blady, czyli łopaty, omijają jeszcze co chwila wieże, czyli mają takie uderzenie wynikające z tej poduszki powierzchniej, która powstaje mimo tej odległości pomiędzy nimi, czyli mamy taki efekt omiatania jeszcze tej wieży. To są wszystko częstotliwości różnych obciążeń, które się pojawiają, mogą się akumulować, mogą oscylować, stąd też częstotliwość własna wieży jest bardzo ważna, aby nie wchodziła w rezonans właśnie z tą prędkością obrotową rotoru, tak czy inaczej rotora, także tak czy inaczej turbiny cały czas pilnują, czy nie jest zbyt niebezpiecznie. I większość turbin i wszystkie znane mi turbiny w większej skali wyłączają się już najpóźniej przy prędkościach około 90 km na godzinę wiatru, ale raczej wcześniej już nawet przy 80 km na godzinę. Po prostu się wyłączają. Turbiny mogą potem szybko wrócić do produkcji, gdy prędkość wiatru nieco zmaleje, ale to jest po prostu bezpieczniejsze dla samego urządzenia. Po prostu produkcja dalej energii byłaby obarczona zbyt dużym kosztem zużywania komponentów, więc lepiej na te kilka godzin wypauzować turbinę. I teraz to pauzowanie turbiny polega na tym, że aerodynamicznie odsuwamy blady, czyli łopaty, od wiatru, czyli przekręcamy ich kąt natarcia w ten sposób, że siła aerodynamiczna przestaje je napędzać, a jak potrzebujemy, możemy nawet użyć hamulca aerodynamicznego na kilka czy kilkanaście sekund, obrócić je w drugim kierunku, tak aby wiatr je wyhamował. Więc to jest taka jeszcze ciekawostka, jak radzimy sobie z wysokimi wiatrami.
No to bardzo dużo sposobów, widzę, jest radzenia sobie z tym, aczkolwiek no zapewne huraganowe wiatry, tam jak idzie jakiś tajfun przez Miami czy coś w tych regionach, no to to niewątpliwie nie ma tu szansy, żeby w ogóle sobie... To znaczy to są zjawiska ekstremalne i one występują regularnie w danych regionach i jeżeli, bo projektując turbinę wiatrową nie patrzymy tylko na obciążenia zmęczeniowe, które odkładają się w wyniku odbierania energii z wiatru i przekształcania jej w formę elektryczną i mamy oczywiście te wszystkie mechaniczne zmęczenia. Patrzymy też na zjawiska ekstremalne. Jednym z najważniejszych zjawisk ekstremalnych przy pracy turbiny jest jej nagłe zatrzymanie. I to jest bardzo ciekawa informacja dla ludzi, którzy mogą nie mieć o tym pojęcia, ale jednym z najbardziej drastycznych wydarzeń w życiu takiej turbiny jest jej nagłe odcięcie od energii, od sieci energetycznej. Ja to Państwu zobrazuję w bardzo prosty sposób. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na rowerze pod bardzo wysoką górę i za każdym razem, kiedy naciskacie na pedał, wkładacie to całą moc, jaką możecie, bo góra jest wysoka, jesteście już zmęczeni, troszeczkę rozproszeni, za każdym razem naciskacie na ten pedał z całą możliwą chwilą i w pewnym momencie, za którymś naciśnięciem, zupełnie nieświadomie, znaczy zupełnie przypadkowo, nieostrzeżenie, pęka wam łańcuch. I cała ta energia, którą chcieliście włożyć w ten pedał, aby pojechać do góry, nagle znajduje ujście, no niestety często w katastrofalnym upadku, obiciu kolan, uderzeniu w kierownicę. Czyli to jest właśnie to, kiedy my jesteśmy w pełnym napięciu i emitujemy no i oddajemy gdzieś energię i jesteśmy w naprężeniu, tak bym powiedział, bardzo przenośnie, to nie jest, proszę tego nie traktować fizycznie, i nagle ta możliwość oddawania tej energii zostaje nam gwałtownie odebrana, to ta energia gdzieś musi się podziać. I teraz my doświadczymy tego na rowerze tylko przez sekundę albo ułamek sekundy, bo to tylko jedno naciśnięcie, zanim zorientujemy się, co się stało, po prostu się przewrócimy. Proszę sobie wyobrazić taką turbinę, która eksportuje, załóżmy, moc 5 megawatów do sieci energetycznej. Proszę sobie wyobrazić, jak olbrzymią moc z wiatru odbiera rotor, z jakim momentem obrotowym obraca się wał główny, jak to wszystko tam jest napięte, przecież ta energia jest odciągana na bieżąco i nagle Państwo odcinacie w wyniku na przykład katastrofalnego upadku drzewa na linii średniego napięcia czy wysokiego, czyli turbina dokładnie doświadcza tego samego. Ona jest cała w pełnym naprężeniu, chce wysyłać tę energię i traci tę możliwość. Co się dzieje z tą energią? No hipotetycznie, ponieważ odbiór energii spadł do zera, no to teoretycznie rosną wszystkie obroty i obciążenia w nieskończoność. Oczywiście są systemy, które natychmiast na to reagują. Są specjalne rezystory, które natychmiast przekierowują ten naddatek energii i w postaci ciepła odparowują dosłownie w kilka sekund, a jednocześnie działają systemy gwałtownie zatrzymania z wykorzystaniem właśnie hamulca aerodynamicznego i to wszystko odbywa się w ciągu kilku sekund, ale proszę sobie też wyobrazić, że taka turbina, która pracowała w tym naprężeniu, ona była również napięta, bo stalowa wieża, nawet betonowa wieża tak czy inaczej ma swoją elastyczność i właśnie dzięki temu one są wytrzymalsze, one mogą lekko pracować, bujać się, w związku z tym taka naprężona turbina wiatrowa, kiedy odetniemy ją od sieci, ona dosłownie może wystrzelić jak z procy, czyli dopiero wtedy ta cała energia zaczyna szarpać całą tą konstrukcją. Są specjalne mechanizmy i systemy, które w zasadzie to prawie można powiedzieć w ułamkach sekundy, ale w ciągu sekund regulują kątem natarcia łopat w ten sposób, aby złagodzić te efekty oscylacyjne, bujania się turbiny do przodu i tyłu, żeby jak najszybciej wyhamować ten ruch, bo to są najbardziej ekstremalne przeżycia dla turbiny. I turbina, która powstaje, musi być certyfikowana, aby wytrzymać takie wyłączenia z sieci co najmniej kilkadziesiąt razy w roku. Czyli my przewidujemy, budując turbiny wiatrowe, że one nawet załóżmy tam 20 czy 50 razy w roku, to też zależy od regionu i rodzaju tej certyfikacji maszyn, ale praktycznie co tydzień taka turbina przez 20 czy 25 lat musi być na tyle wytrzymała, aby wytrzymać tak drastyczne przeżycie. I teraz mówiąc o ekstremalnych powiewach, my badając dane wiatrowe, oczywiście czasami robimy to przez rok czy dwa, ale specjaliści od analizy danych wiatrowych, inżynierowie, z którymi mam przyjemność pracować na co dzień, oni dużo więcej wiedzą na temat wietrzności i wiedzą też, że pewne podmuchy ekstremalne i tak zwane ekstremalne wartości wiatru w danym regionie również się powtarzają co 10, 20, 30 lat, więc mówimy o na przykład maksymalnym w ciągu 10, 20 i maksymalnym podmuchu 50-letnim. I te turbiny projektuje się również, aby taki podmuch wytrzymały. Więc oczywiście
powtarzające się huragany w Teksasie no nie dają szansy na przeżycie turbinom dłużej niż 20 lat, bo po prostu za każdym razem będą je no potencjalnie niszczyć, męczyć. Tak? Natomiast prawda jest taka, że turbiny są zaskakująco wytrzymałe i właśnie w tych ekstremalnych powiewach wiatru raczej sobie jeszcze radzą. Natomiast nie chcę wyjść na osobę, która wyzywa naturę na pojedynek i żeby nas sprawdzała. W związku z tym no, na chwilę obecną te turbiny wytrzymują nawet ekstremalne warunki pogodowe, mają właśnie systemy, które im w tym pomagają. Tak jak mówiłem wczoraj, obracają się zawsze do kierunku wiatru, przyjmują to nie, zawsze czołem, bo tak są skonstruowane. Natomiast faktycznie zbyt silne wiatry mogą powodować, że turbina będzie zbyt szybko zmęczona i po 10 latach taka turbina zacznie mieć awarię pewnych komponentów. Więc zarówno, jak zawsze, skrajności nie są dobre, ani za mała, ani za wysoka prędkość wiatru. Ja widziałem świetny przypadek wyhamowania impetu, właśnie nagłego zatrzymania turbiny. W zupełnie praktycznej sytuacji chłopak, który jechał na deskorolce, nagle stracił równowagę na tej rolce i po prostu ona się gdzieś mu zablokowała nagle. I nie doznał kolizji z betonem, po którym jechał, dlatego że wiedział, co zrobić, zaczął po tym wyskoczył w górę i zaczął biec kilkanaście metrów, żeby ten impet po prostu zminimalizować i wyhamować. I w ten sposób wytracił tę energię. I tutaj chyba właśnie dokładnie o to chodzi, żeby przy tym nagłym zatrzymaniu ta energia została w jakiś sposób wychwycona, czy no, mówimy fizycznie, dysypowana do środowiska, czyli rozproszona, żeby nie doznać wypadku. No tę samą sytuację mamy na przykład w zderzeniach samochodów. One są zderzenia, samochody są w ten sposób tak skonstruowane, żeby po prostu były jakieś absorbanty energii. Na przykład na autostradach mamy te bariery i tak dalej, które absorbują energię. No dobrze, było tu wspomniane właśnie o takich hybrydowym zastosowaniu energii wiatrowej, na przykład do zasilania jakichś lamp na przejściach dla pieszych czy coś takiego. Także było tam, że można panele fotowoltaiczne zastosować. W związku z tym pojawia się takie też pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać energię wiatrową. W energetyce dzisiaj jest takie, no, funkcjonuje takie pojęcie jak kogeneracja albo poligeneracja. Na przykład elektrociepłownia Siekierki w Warszawie jest przykładem elektrowni, która działa w poligeneracji. Otóż zimą dostarcza więcej ciepła dla ogrzewania naszych mieszkań, a w lecie produkuje więcej prądu. Jak to jest z energetyką wiatrową? Czy możemy wykorzystać ją? No, w przypadku słonecznej, tu mieliśmy miesiąc temu debatę na ten temat. W przypadku słonecznej można wykorzystywać zarówno w kierunku produkcji ciepła energię słoneczną, jak i energii elektrycznej. Czy w ogóle jest stosowane wykorzystanie turbin wiatrowych do produkcji ciepła na przykład? Czy w ogóle w jakiejkolwiek poligeneracji, czyli jeszcze no, może być produkcja wodoru, produkcja ciepłej wody, no tak w różne tego Jasne. Typu. Jasne, rozumiem. I tu jest pytanie, na które na pierwszą jego część odpowiem, czy turbiny wykorzystywane są do produkcji ciepła? Nie. Oczywiście tego ciepła przy produkcji prądu z wiatru w turbinie wiatrowej troszeczkę powstaje w wyniku w szczególności strat w miedzi i strat w żelazie, czyli w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez uzwojenia generatorów.
generatora przez te szyny, o których wspominałem. Tam generuje się jakaś ilość ciepła i cały generator, oczywiście wirując, tarcie łożysk, to oczywiście troszeczkę się nagrzewa, ale jest to ułamek tak naprawdę energii, która tam powstaje. W związku z tym, no, czy straty w żelazie, czyli w rdzeniu transformatora poprzez prądy wirowe też są, jest to strata, która bezpośrednio jest po prostu ciepłem, czyli zwiększoną temperaturą. Natomiast są to mimo wszystko niewielkie ilości energii, które bardzo łatwo jest wypromieniować do otoczenia poprzez te chłodnice, które najczęściej są gdzieś z boku bądź na górze turbiny wiatrowej, czy jakieś wloty powietrza tam takie się znajdują. Natomiast, czyli generalnie turbina wiatrowa sama w sobie nie produkuje ciepła, to znaczy idealna turbina by go nie produkowała, ta nieidealna troszeczkę go produkuje, ale nie są to użyteczne wielkości. Natomiast, czyli turbina wiatrowa, energia z wiatru, pierwszym i w zasadzie jedynym celem jest przekształcenie energii wiatru w energię elektryczną. A co dopiero zrobimy z tą energią elektryczną, to już zależy od nas. I tutaj otwiera się właśnie droga do kogeneracji, poligeneracji, ale w rozumieniu tego, że z tym prądem elektrycznym, który uzyskujemy z turbiny, możemy dalej coś zrobić. Z reguły samodzielne turbiny, o których rozmawialiśmy do tej pory, one wymagają ciągłej synchronizacji z siecią. To znaczy to są maszyny, jednostki wytwórcze, tak o nich mówimy, które wymagają ciągłego połączenia do tej sieci, tak jak jechaliśmy na tym rowerze, ten łańcuch musi cały czas odbierać od nas energię, one muszą wysyłać tę energię. Natomiast są już rozwiązania, które nazywają się tak zwane island mode, czyli turbina potrafi pracować, postawić nawet, jak ktoś mówi kolokwialnie, sieć na nogi i pracować w trybie wyspowym, to znaczy bez jakiegoś stabilizującego elementu. Są to wyzwania technologiczne, które jednak wymagają pewnych magazynów energii, innych źródeł i bardzo precyzyjnego sterowania, bo tam mamy oscylacje mocy, inne zjawiska, które są niekorzystne, ale generalnie dążę do tego, że po doposażeniu turbin wiatrowych w odpowiednie systemy sterujące i urządzenia wspomagające jest możliwe na przykład bezpośrednio produkowanie wodoru z energii uzyskiwanej z turbiny. Czyli taka turbina mogłaby teoretycznie, czy nawet cały park wiatrowy mógłby być teoretycznie odłączony od sieci, czyli pracować w sieci wydzielonej, takiej sieci energetycznej wydzielonej, z przekierowanej całej mocy na bieżąco w płynnie do właśnie zjawisk produkcji wodoru, czyli do elektrolizy, tak, do maszyn, które zajmują się jakimś przetwarzaniem tej energii. Oczywiście wymagamy cały czas dwóch rzeczy. Niezwykle precyzyjnej regulacji i kontroli nad całym procesem, aby przepływ tej energii był kontrolowany na każdym etapie i przypominam, przepływ tej energii musi być cały czas zbilansowany, czyli odbierana energia z wiatru musi być jeden do jednego zużywana gdzieś właśnie, gdzie zamierzamy ją przetworzyć, ponieważ, no właśnie, i tutaj pojawia się magazyn energii, ponieważ najczęściej tego magazynu nie ma, bo w tej chwili technologie jeszcze nie są przemysłowo gotowe, żeby te magazyny stawiać wszędzie. Natomiast tak czy inaczej taki magazyn energii byłby potrzebny w takim rozwiązaniu nieduży, chociażby dlatego, że turbina, kiedy przestaje całkowicie wiać wiatr, no to przestaje produkować energię, a przecież sama jest maszyną, która ma dużo elementów elektrycznych, musi mieć zasilone pompy hydrauliczne, dmuchawy, siłowniki, komputery, które nią sterują, prawda, i wszelkiego rodzaju, więc taka turbina zużywa około 20-30 kW do zasilenia wszystkich tych swoich systemów. W związku z tym, jak mówimy, że turbina jest na przykład, ma moc 5 MW, to ja gwarantuję Państwu, że tam ona tak naprawdę produkuje 5 MW i 30 kW, tylko te 30 kW zabiera. Podaje się moc, która jest do zużycia z turbiny, bo najpierw ona musi pokryć potrzeby własne, jak to mówimy. Czyli jest możliwość w przyszłości przy zastosowaniu pewnych systemów połączonych wykorzystywanie bezpośrednio energii wiatrowej do przekształcenia jej w elektryczną, a potem na przykład w wodór. No jeżeli ktoś chciałby budować piece elektryczne, czyli najprostszy rodzaj przekształcenia energii, przepuszczamy prąd przez rezystancję i mamy ciepło. Oczywiście można było też produkować ciepło z takich turbin wiatrowych. No dobrze. Ja rozumiem, że produkcja wodoru odbywa się tutaj w sposób trochę pośredni. Tak, to znaczy najpierw produkujemy energię elektryczną, tak, a później dopiero wodór. Tak, 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 tak. Czyli straciłem pana, panie prezesie, głos zniknął. Mamy chwilowe problemy z połączeniem, panie prezesie. Burza i wiatr, zgaduję. Jeżeli mnie słychać, to...
No mam nadzieję, że nie sprowokowałem pogody, żeby nas sprawdzała tymi wiatrami, jeżeli mnie Państwo słyszą. Poczekamy, aż pan prezes Mariusz Dąbrowski wróci do nas, bo ma zdecydowanie problemy z połączeniem. Ja tutaj widzę, że jest komunikat o słabej jakości sieci ze środowiska. No, musimy chwileczkę poczekać. Okej, bo tutaj pojawiły się problemy techniczne u profesora Mariusza Dąbrowskiego ze względu na warunki pogodowe. To może ja bym tutaj panu zadał dwa pytania, które pojawiły się na czacie. Jasne. I ewentualnie byśmy na tym skończyli. To może takie pytanie do pana. Jak pan uważa, co pan sądzi o przepisach typu 10H? Czy pojawiają się w innych krajach o innych przepisach jakieś realne problemy z powodu zbytniej bliskości wiatraku przy osiedlach ludzkich? Bardzo dobre pytanie. Zacznę od tego, że no, nie będę opiniował tego typu ograniczeń, natomiast mogę Państwu dać informację, na bazie której Państwo opinię sobie wyrobicie. Więc zacznijmy od tego, że ograniczenia odległościowe nie są niczym specjalnym w Polsce. Takie ograniczenia odległościowe stosuje się we wszystkich krajach. One mają na celu pewnego rodzaju kontrolę nad tym, gdzie takie parki wiatrowe powstają. I to jest zupełnie naturalne, że ogranicza się budowanie pewnych budowli czy właśnie maszyn elektrycznych do pewnych obszarów, gdzie jest to zezwolone. Z jednej strony mówimy o planach zagospodarowania przestrzennego, tak zwane zoning plans, z drugiej strony mówimy o obszarach właśnie chronionych, rezerwaty przyrody, więc oczywiście takie ograniczenia występują nie tylko w Polsce. 10H, które było na naszych ustach i dyskutowane przez ostatnie no, kilka lat, wiele lat tak naprawdę, czasu jego wprowadzenia w zasadzie. Ja tylko tutaj wpuszczę profesora Ogudowskiego. Więc 10H, które było dyskutowane, o tyle odbiło się szerokim echem, że było dosyć restrykcyjne. Bo jeżeli Państwo pomyślą o tym, połączą fakt średniej wielkości turbiny wiatrowej, że nawet taka turbina wiatrowa z 150-metrowym rotorem na wieży 100, no załóżmy tam 20, 125-metrowej, razem już ma 200 metrów wysokości, czyli właśnie tego H. To znaczy, że 2 kilometry od takiej turbiny wiatrowej nie może stać żaden dom, tak? Czy nie możemy budować turbin w pobliżu. To jest 2 kilometry w każdym kierunku. No, Polska jest dużym krajem, mamy piękne tereny, ale okazuje się, że stosunkowo ciężko było znaleźć atrakcyjne tereny, aby budować więcej turbin, właśnie zachowując ten, w tym przypadku na przykład 2-kilometrowy odcinek. Jak wiemy, obecna zmiana zmniejszyła tę odległość do 700 metrów i był to, i tutaj wyrażę swoją opinię, bardzo niekorzystny kompromis, chociaż nie bardzo rozumiem, nawet słowo kompromis chyba jest nieuzasadnione, dlatego że nasze plany zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia, które były rozwijane przez wiele lat, raczej zakładały właśnie tę odległość 500 metrów, która jest w zupełności bezpieczna i dobra. I teraz po co powstały te ograniczenia, tak jak powiedziałem, w każdym kraju są stosowane. No przede wszystkim właśnie ze względu bezpieczeństwa, żeby ktoś nie wybudował nam turbiny wiatrowej 20 metrów od domu. I tutaj z całą pewnością starsi z Państwa mogą pamiętać takie, mówiąc przysłowiowo, afery z lat 90., gdzie ktoś budował właśnie jakąś przywiezioną z zachodu turbinę w zasadzie obok domu sąsiada i tam był hałas. I tak się zaczęła zła pasa turbin wiatrowych, gdzie po prostu brak odpowiednich regulacji, generalnie troszeczkę wszystko było inaczej w tamtych czasach, no pracowało na negatywną opinię. Więc ta odległość również ma za zadanie chronić mieszkańców dookoła, głównie od hałasu turbin wiatrowych. Ja jestem fanem, bo uważam, że to jest przyjemny szum, przypomina mi szum morza, ale to jest moja prywatna opinia, że mi to nie przeszkadza. Natomiast prawda jest taka, że każda z turbin wiatrowych emituje na poziomie, tam na górze, na poziomie naseli około 100 decybeli, czasami nawet 102, 103, 105 niektóre maszyny. Oczywiście mówimy o źródle umieszczonym 100 kilkadziesiąt metrów nad ziemią, ale nadal jest to jednak natężenie dźwięku, które można porównać do pracującej kosiarki. W związku
związku z tym chodzi o to, aby, i tutaj mamy inne regulacje środowiskowe, które mówią, że w odpowiednich zabudowaniach, a w szczególności na przykład w terenach, gdzie mamy szpitale, domy opieki społecznej, przedszkola, mamy określony poziom dźwięku, jaki dopuszcza się w danym terenie. To znaczy my mówimy wtedy o receptorze, czyli naszym receptorem jest nasz sąsiad, nasze ucho, my sami mieszkający opodal. I to w zależności od terenu, na jakim mieszkamy, stosuje się na przykład ograniczenie 45-55 decybeli, 45 w nocy, 55 w dzień, albo 40-50, czasami w innych krajach nawet więcej albo mniej, to wszystko zależy od sytuacji. Natomiast to jest pierwszy taki najważniejszy element, aby upewnić się, że ten poziom emisji dźwięku, czyli mówiąc tak popularnie hałasu, w tych miejscach, gdzie ludzie faktycznie przebywają, będzie na pewno zgodny z normami. W związku z tym prawdą jest to, że takie 500 metrów w zupełności wystarcza, aby zapewnić właśnie niski poziom odbioru, bo to też jest bardzo ważne, że to jest punkt, no, receptor ma zarejestrować taki hałas, bo turbina nadal może emitować 100, tylko jest po prostu odpowiednio dalej. I tu jest ostatni element, który chciałem może dodać, że mimo wszystko, nawet jeżeli mamy ograniczenie odległościowe, to nie znaczy, że inwestorzy nie badają też, nie robią tak zwanej analizy rozprzestrzeniania się dźwięku. Każdy projekt, który powstaje turbin wiatrowych, musi mieć przeprowadzoną taką analizę wpływu na środowisko, a między innymi właśnie analizę wpływu dźwiękowego, czyli hałasowego. I specjalnymi narzędziami do kalkulacji propagacji dźwięku we wszystkich kierunkach przy odpowiedniej wilgotności, kierunku wiatru, uwzględnia się niezwykle szczegółowe aspekty tego, jak ten dźwięk będzie odbierany właśnie w tych receptorach. I załóżmy taką sytuację, że ktoś zdecydowałby się pobudować na granicy tych 500 czy 700 dozwolonych metrów, to mimo wszystko nadal, mimo tego, że chroni go te 700 metrów, jestem zgodny z tym, to i tak musi spełniać wymagania hałasowe. Czyli nie do końca, dlatego nie jestem zwolennikiem popierania słowa kompromis przy 700 metrach, bo uważam, że zabraliśmy bardzo dużo terenów, które mogłyby rozszerzyć możliwość rozwoju energetyki wiatrowej, a wcale to nie poprawia jakości hałasowej, bo te 500 metrów i tak by wymagało od wszystkich sprawdzenia hałasu. Więc ta odległość głównie jest podyktowana tymi wymaganiami środowiskowymi. Witamy, panie prezesie. Przepraszam, bo ja odpowiadałem na pytanie Mateusza. Cieszę się, że z powrotem wróciłem. Otóż jak to pan świetnie wczoraj ujął, wiatr jest w jednym stały, że jest zmienny, więc to samo jest z pogodą. Pogoda jest w jednym stała, że jest zmienna i planując to spotkanie właśnie plenerowo na terenie schroniska młodzieżowego CUMA, nie wiem, czy państwo słyszą to wyładowanie w postaci burzy, kiedy ostatnie 2 tygodnie było bardzo słonecznie i ciepło. Jeszcze wczoraj zapowiadali, że do godziny 14 nie będzie padało, tylko będzie 10% opadów. No nie jest tak, jak państwo widzicie, nawet wiatr jest zmienny, bo raz ten wiatrak się kręci, mój miernik, o, tak, no teraz ma humor, że się zakręcił, potem się nie zakręcił, więc tym tematem od razu, jak już wszedłem w to, przejdę do ostatniego punktu naszego pytania, aczkolwiek ja słyszałem, że pan już na to trochę odpowiedział. Czy jest możliwość i jaka magazynowania energii wiatrowej wtedy, kiedy rzeczywiście wiatr wieje? I jakie konkretne przykłady w Polsce mógłby pan podać, że chociaż no w jakimś niewielkim stopniu, no tutaj ta produkcja wodoru i tak dalej, jest tu ciągniony na przykład w zachodniopomorskim projekt, gdzie produkuje, celem jego jest produkcja wodoru właśnie z energii wiatrowej poprzez oczywiście produkcję energii elektrycznej. Ale czy mamy jakieś konkretne przykłady właśnie w Polsce tego, gdzie jesteśmy w stanie zmagazynować tę energię wiatrową?
Przyznam szczerze, że mogę opierać się jedynie na wiedzy, którą posiadam, która nie jest być może wyczerpująca w tym temacie, ponieważ ilość projektów wiatrowych w Polsce i projektów, które powstają w różnych powiatach i gminach jest bardzo wysoka, więc mogę czegoś nie wiedzieć. Natomiast prawda jest taka, że nawiązując do poprzedniej wypowiedzi o ograniczeniu 10H, rozwój energetyki wiatrowej na lądzie generalnie był spowolniony w Polsce przez ostatnie kilka lat właśnie z powodu tych ograniczeń. To teraz troszeczkę się obluźniło tym właśnie i tutaj w cudzysłowie kompromisowym, nową regulacją 700 metrów, ale generalnie znam projekty jeszcze na papierze właśnie bezpośredniego produkcji wodoru z energii elektrycznej uzyskiwanej z turbin wiatrowych, ale one jeszcze są w fazie papierowej, to znaczy nie są jeszcze wdrażane i jeszcze nie funkcjonują. Jeżeli takie projekty już powstają fizycznie, to ja niestety o nich jeszcze nie słyszałem, czyli będzie prawdopodobnie o nich głośniej, jak się uda je odebrać, być może są trzymane w tajemnicy, albo po prostu jeszcze o nich nie słyszałem. Więc co się dzieje, gdy nie wieje wiatr? Ale o czym pan słyszał? Bo to mnie ciekawi. To co wiem, tak. Jakie są, bo ja słyszałem na przykład o bardzo ekstrawaganckich, można powiedzieć, i rewolucyjnych pomysłach, na przykład kolegów niemieckich, forsujących energię odnawialną, na przykład budowy zbiornika wodnego o powiedzmy wysokości brzegu 100 metrów, do którego byśmy pompowali wodę, to byłoby większe chyba niż Śniardwy, do którego byśmy pompowali wodę z tych wszystkich źródeł odnawialnych, no i później z tej wody korzystali. Czyli elektrownia szczytowo-pompowa tak naprawdę. Tak, tak? Ale skala tego mnie zaskakiwała, bo to był, trzeba by było wybudować basen, tak, taki jak jest dla dzieci w ogrodzie, o wysokości brzegu 100 metrów tam rozważano, żeby sobie poradzić w Niemczech z nadmiarem tej energii, która jest produkowana w czasach szczytu. Ale może pan zna jakieś konkretnie inne przykłady? Dobrze, które... Tak, myślę, że właśnie przykład, który pan prezes podał, jest przykładem moim zdaniem, w mojej ocenie jeszcze troszeczkę bardziej takim prototypowym, bardziej idealistycznym. Oczywiście bazuje znowu na dosyć prostej zasadzie. My mamy przecież nawet w Polsce elektrownie szczytowo-pompowe, które podczas nadmiaru energii w sieci pompują wodę na górę, a potem od... Żarnowiec jest przykładem. Oczywiście. Tak. Więc jest to sprawdzona metoda, natomiast czy dojdzie do realizacji takiego projektu, nie wiem. Natomiast w Polsce faktycznie bliżej jest wśród rozmów z potencjalnymi inwestorami w takie rozwiązania, bliższe jest zainteresowanie przede wszystkim produkcją bezpośrednio wodoru. To jest jeszcze technologia, czyli Power to X, to się niekoniecznie wodoru, ale może nawet innych związków chemicznych, czyli przekształcanie energii wiatrowej elektryczną natychmiast w jakąś chemiczną do wykorzystania, amoniak i różne inne tego typu rozwiązania. Natomiast najbardziej popularnym i takim, z którymi najwięcej konstruktorów przychodzi do mnie o poradę i o przede wszystkim doradztwo właśnie, jak te turbiny mogłyby pomóc, to jest po prostu budowanie magazynów energii na chwilę obecną opartych na akumulatorach energii, tak, chemicznych. Czyli gdzieś powstaje, załóżmy, nieduża turbina, znaczy jedna czy dwie turbiny wiatrowe i właśnie żeby zapewnić sobie, kiedy sieć nie może przyjąć energii, to żeby tę energię gdzieś zmagazynować, to już na bazie samego wstępnego projektu projektuje się właśnie taki mały magazyn energii, żeby chociaż te kilka godzin tę energię zmagazynować. Niestety jestem prawie przekonany, że jeszcze żaden taki projekt nie powstał, ale ten kierunek u nas w Polsce wydaje się być najbardziej eksploatowany, przynajmniej w tej chwili na papierze i w rozważaniach i dyskusjach, na przykład teraz byłem na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i tam ten temat właśnie bardzo głęboko poruszany, bo prawdopodobnie to jest przyszłość. Wszyscy wiemy, jakie ograniczenia, o których wczoraj powiedziałem, ma energetyka odnawialna, właśnie wiatr, nie wieje ten wiatrak za panem, jakoś nie chce dzisiaj. No, najlepszy przykład. W związku z tym, odpowiadając na pytanie, moim zdaniem to magazyny energii, i teraz wszelkiego typu, czy to będą masy wirujące, jakkolwiek by się mogły wydawać absurdalne z mechanicznego punktu widzenia i tam siły Coriolisa wchodzą w grę i przeciążenia łożysk, ale właśnie przepompownie czy podnoszenie masy. Słyszałem o bardzo ciekawych projektach, co prawda studenckich w Europie Zachodniej, gdzie studenci przeliczali dźwig napędzany energią elektryczną, który po prostu podnosi betonowe bloki.
energii, a w momencie, kiedy chce odzyskać tę energię, po prostu pozwala powoli tym blokom opadać, wyhamowując, odzyskując tę energię, w tym przypadku potencjalną tych podniesionych bloków, przekształcając ją w prąd elektryczny, w motorze czy w generatorze, który działa jak hamulec w tym momencie. Czyli tak jak hamujemy autem elektrycznym, po prostu odzyskujemy tę energię. W związku z tym takich metod jest wiele, ale muszę Państwu też bardzo szczerze powiedzieć, jesteśmy w tej kwestii słabi. Jako społeczeństwo magazynowanie energii idzie nam najgorzej i na całym świecie jest to problem numer jeden właśnie, dlatego rozmawiamy dzisiaj również, że sieć energetyczna musi być zbilansowana pod kątem bieżącej produkcji i zużycia praktycznie 1:1. Tam się dopuszcza niewielkie odchyłki, które mają wtedy wpływ na częstotliwość sieci, która też musi być trzymana w ryzach napięcia. W związku z tym my cały czas musimy dbać o to, aby produkować dokładnie tyle, ile ludzie potrzebują. I czekam z niecierpliwością na pojawienie się ekonomicznie opłacalnych, wykonalnych magazynów energii, które na pewno zupełnie odmienią w ogóle oblicze energetyki, bo wtedy będziemy potrzebowali znacząco mniej wiatraków i być może już na pewno bez węgla i wtedy kilka reaktorów i takie wiatraki i energia słoneczna, inna odnawialna, myślę, że byłaby wystarczająca. Natomiast z całym moim pozytywnym nastawieniem do życia uważam, że potrzebujemy poczekać na to jeszcze kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Dziękuję panie inżynierze za tę wypowiedź. Będziemy zmierzać do końca. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu inżynierowi Knyszewskiemu i panu profesorowi Gudowskiemu za udział w tych trzech do tej pory warsztatach porannych, że tak się wyrażę, bo no, już prawie że obiadowych. I Państwu podziękować także za uczestnictwo. Zapraszam na kolejny warsztat, który się odbędzie o godzinie 14:30 i będziemy mówić na temat zmienności wiatru jako utrudnienie zastosowania energii wiatrowej, no i analizę właśnie, jakie sposoby no, byłyby radzenia w tej sytuacji. No i na piątym warsztacie odpowiemy o godzinie 16:00, odpowiemy na pytanie, czy właśnie energia jądrowa może być takim wsparciem dla niestabilnej energii wiatrowej. Bardzo serdecznie dziękuję. Oglądajcie nas Państwo na www.youtube.com/fundacja Eureka. Te warsztaty trzy odbyły się na terenie schroniska młodzieżowego CUMA w Szczecinie z pięknym ogrodem. Jesteśmy w centrum Szczecina przy Jasnych Błoniach i Urzędzie Miasta. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za godzinę. To już będzie w siedzibie Fundacji Eureka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.